sieci zawitał pierwszy gameplayowy zwiastun nadchodzącego westernowego dzieła od Rockstar Games, czyli Red Dead Redemption 2. Po 8 latach studio najbardziej znane z kury znoszącej złote jaja, czyli GTA 5 lub bardziej GTA Online, pozwoli wrócić nam na dziki zachód, gdzie jako członek gangu Dutcha van der Linde zgłębimy czasy sprzed części poprzedniej. Pierwszy RDR zaskakiwał charakterystyczną dla gwiazd rocka otwartością świata ze zróżnicowanymi środowiskami, groźną fauną i zdradliwą florą budującymi świetne wrażenia wizualne, ale przede wszystkim klimatem XX wieku i kowbojskimi wojażami, które na takim poziomie oglądaliśmy głównie w filmach, no i ewentualnie w Red Dead Revolver czy niedocenianej grze Gun. Jednak wszystko to zdaje się przebijać nadchodząca część druga, w której wcielimy się w Artura Morgana. Zerknijmy zatem, jakie, może absurdalne szczegóły, zaserwował nam omawiany zwiastun. Jeśli miałbym robić materiał o najlepszych błotach w grach, zdecydowanie wygrałoby Red Dead Redemption 2, szalejące w tej materii dość konkretnie. Podmokłe tereny przepełnione są lepkim błotem, które w sposób naturalny reaguje na większość, a przynajmniej tych przedstawionych w zapowiedzi akcji. Czy to przejazd powozu lub dyliżansu pozostawiający ślady kół, czy to odbijające się podkowy i kopyta kolejnych koni galopujących przez pozbawione dróg miasta? I w końcu, creme de la creme. Pamiętacie zapewne jedną z dłuższych scen całego zwiastuna. Artur wylatuje przez okno, wykonując karkołomne obroty za sprawą silnika Euforia. Najciekawsze jest tu jednak to, że mówiąc kolokwialnie, nasz przyszły protagonista robi w tym błotku całkiem dobrze widocznego aniołka. Pozostawia po sobie odcisk czy to nóg, czy rąk, czy tyłka. Jeśli tak będzie reagowało środowisko za każdym razem, ja jestem kupiony. Do tego podczas klimatycznego spaceru ekipy błoto pluska, ale to nie jedyny efekt środowiskowy, który zrobił na mnie wrażenie, bo przecież mamy scenę brodzenia w śniegu podczas zamieci, gdzie każda z drobinek dokonuje dyfrakcji światła emitowanego przez lampę oraz niektóre z płatków osiadają na płaszczach postaci. Jeśli chodzi o te kwestie, nie mogę doczekać się gry. Były czasy, gdy ludzie niezwykle chwalili separację klapka od stopy w GTA 5. Tu wydaje się, że ubrania, a raczej akcesoria, wychodzą na nieco wyższy poziom. Wydaje się, że zarówno troczki dyndające z kapelusza poruszają się w odizolowany od modelu sposób, jak i elementy takie jak kabura przy pasku oraz części garderoby reagują na animację chodu bohatera. Tutaj na uwagę zasługuje również pasek, na którym znajduje się strzelba i to, jak używa go szeryf zaprezentowany w zwiastunie. Nie jest to integralna część broni i elementem animacji zdejmowania z pleców, zdaje się, że Winchestera, jest pociągnięcie za ów pasek. Do tego dochodzą różnorodne bandoliery mieszczące kolejne naboje, czy torba znajdująca się przy lewym boku. Czyżby nasza postać w miarę rozwoju mogła nabywać kolejne elementy ubioru, dające nam możliwość przenoszenia dodatkowych pistoletów czy amunicji? Oczywiście wiemy, że również nasz koń będzie mobilną skrytką na pukawki, ale zdaje się być to dość ograniczone. W części pierwszej bohater nosił przy sobie przeszło 19 rewolwerów czy materiałów wybuchowych. Wiele wskazuje na to, że tutaj do naszej dyspozycji oddana zostanie jedna broń długa, spoczywająca na plecach lub dla naszej wygody szybkiej zmiany w dłoni lewej, oraz jedna broń krótka, która po schowaniu nie zniknie w obszarze uda, niczym w Robocopie lub Red Dead Redemption 1, a faktycznie wyląduje w kaburze. Zazwyczaj przy promowaniu gier sandboxowych największym wyzwaniem jest zapełnienie świata ciekawymi miejscami oraz choćby z pozoru żywymi postaciami reagującymi na cykl dobowy. Tutaj twórcy chwalą się tętniącym życiem światem i pewnie wszyscy jesteśmy świadomi, że zaprezentowane w trailerze urywki są tymi najlepiej wyglądającymi, bo przecież najważniejszym celem jest przekonać potencjalnego gracza do zakupu gry. Co jednak napawa mnie optymizmem, to zaprezentowany fragment z krokodylem. Nie dość, że te bestie faktycznie polują w nocy, to jeszcze rzućmy okiem na oczy gada. Z uwagi na błonę odblaskową widzimy charakterystyczny refleks światła, barwiący część narządu na jarzeniowo-czerwony kolor.
Dodajmy do tego interakcje zwierząt, bo to tu padlinożerne, drapieżne ptaszyska raczą się truchłem sarenki w towarzystwie krukowatych. Istotne, że te nie są atakowane przez większe okazy, gdyż uczta wystarczy dla wszystkich. Oraz to również tutaj wilki okalają w sposób naturalny dużo większego od siebie niedźwiedzia, tak by mieć choćby drobną szansę na skonsumowanie go lub zaciągnięcie padu do reszty watahy. Ptaki reagują na huk wystrzału z broni, zupełnie jak i konie, na których grzbiecie się znajdujemy. Ale do tych wrócimy jeszcze za moment. Skoro o zwierzętach już zaczęliśmy, to warto zamknąć ten temat. Istotnym elementem gier z tej serii jest polowanie, które tutaj nie ograniczy się tylko do sprzedaży skór, czy pozyskiwania elementów do craftingu kolejnych części ekwipunku bohatera. Polowania rozwiązywać zapewne będziemy mogli na kilka sposobów i niekoniecznie samemu. Jeden z naszych towarzyszy, zdaje się, że o korzeniach rdzennoamerykańskich, pojawia się tuż przed sekwencją, gdzie Arthur skrada się dzierżąc zaledwie łuk. Ciche podejście dające większe szanse na dobre wycelowanie i być może zadanie mniejszych uszkodzeń zwierzęciu. Bo tak, skóry wciąż możemy wymienić na pieniądze, ale i upolowana zwierzyna w jakiś sposób pomoże naszemu obozowisku. Zapewne będą to kwestie żywieniowe, a może i zabezpieczające ich przed zimniejszymi okresami. Co jednak rzuca się w oczy, to moment zranienia zwierza, bo wtedy zmuszeni jesteśmy podążać tropem zranionego za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Nic w tym niezwykłego, gdyż jest to po prostu wizualna prezentacja zmysłów, ale skojarzenia są oczywiste. Wzrok orła z Assassin's Creed, tryb detektywa z Batmanowej serii Arkham, czy właśnie nasz rodzimy Wiedźmin 3. Do tego rzecz jasna transport truchła na grzbiecie naszego konia. No dobrze, zaraz będzie o koniach, spokojnie. Spora część materiału skupia się na interakcjach. Z jednej strony mamy naturalnie gromadzący się tłum, reagujący na zaistniałą bójkę, z drugiej całą masę możliwych akcji do wykonania przy każdym spotkaniu. Tutaj szeryf, którego możemy przekonać, że nie ma sensu się nam stawiać, tam oczywiście wnosząc po hadzie mieszkańcy, z którymi możemy się przywitać, bądź wejść z nimi w konflikt, aż w końcu świadkowie naszych zbrodni, których siłą przekonamy, że są rzeczy, o których lepiej zapominać. Istotna jest tu jednak sytuacja czysto agresywna. W części pierwszej walka ograniczała się zaledwie do machania pięściami, mając nadzieję, że jeden z ciosów trafi oponenta. Tutaj, jak widać na załączonym obrazku, możemy nie tylko wejść w clinch, ale i zdobyć pełen dosiad i okładać przeciwnika w stylu ground and pound, zapewne by wyciągnąć z niego pożądane informacje. A skoro o walce mowa, to i kwestia broni musi się pojawić. Mimo że jest rok 2018, Rockstar chwali się realistycznym oddaniem siły i odrzutu. Ale ciekawsze jest tu to ujęcie, w którym Arthur trzyma w ręce niewiodącej strzelbę i by jej użyć chowa rewolwer do kabury przy pasku. Szczegół a la Max Payne 3, ale miły dla oka. Widowiskowe strzelaniny czekają, no i czyszczenie broni. Oby to miało jakiś wpływ na gameplay. Konie. To istotny element Dzikiego Zachodu, bo przed rewolucją i szaleństwem automobilów były one głównym środkiem transportu. Były również częścią przechwalania się Rockstar Games przy okazji części pierwszej, gdyż twierdzili oni, że w dużym stopniu zajęli się odwzorowaniem działania mięśni tyłka konia. Rozsądnie, zwłaszcza że w głównej mierze to właśnie na zad konia przychodziło nam spoglądać podczas przemierzania mapy. Tutaj jednak kwestia koni poszła o krok dalej. Nie tylko, tak jak już mówiłem, będą one składzikiem broni na kopytach, ale i w jakimś stopniu mogą stać się drugim bohaterem opowieści. O naszego wierzchowca należy dbać. Cudowna scena szczotkowania z elementami kurzu osiadłego na sierści, a do tego niekoniecznie wielozadaniowość jednej rasy. Nie każdy zatem nadda się do długich wypraw czy strzelanin, bo jak sami możemy zauważyć, przy okazji oddanego strzału w tej scenie, koń wykonuje charakterystyczny wykrok, czy przy okazji pojawienia się naszego znajomego krokodyla, niekoniecznie chce on podążać w jego kierunku. Przy okazji spłoszony koń po zastrzeleniu jego jeźdźcy potrafi szybko pozbyć się balastu i nie bacząc na pozostałych w szyku uciekać, wystrzeliwując w powietrze zwłoki właściciela. I tak, wiem, muszę to powiedzieć, w tej części konie mają jądra. Już nie każdy z nich to klacz, teraz możemy obserwować wyższy poziom realizmu, bo przecież nikt nie zwrócił uwagi na to, że w grze występują dzieci. Liczą się tylko końskie jaja.
Lepiej zakończyć się chyba nie da, więc ja się z wami żegnam. Przygotowujcie swoje siodła i ruszmy razem w dziki zachód, drogie cowgirl i cowboyowie, tak to się odmienia? Dajcie znać w komentarzach, jakie detale zainteresowały was, no i do następnego.